Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy i zapraszam Państwa na miesięczną prognozę z kart Tarota na miesiąc kwiecień bieżącego roku odnośnie miłości. Pierwsza część filmu będzie dotyczyć osób, które są w jakiejś relacji małżeńskiej bądź partnerskiej. Druga część filmu będzie dla osób samotnych, tak zwanych singli. Zobaczymy, czy karty coś chcą Wam ciekawego powiedzieć, czy jest ktoś na horyzoncie ciekawy, kto pojawić się może w Waszym życiu uczuciowym. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam do sprawdzenia swojego znaku ascendentalnego. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty mam już potasowane, teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, co tak o naszych lwów w kwietniu odnośnie uczuć się ciekawego może wydarzyć. Co myślicie na temat swojego partnera? 5 denarów. Co Wasz partner myśli na Wasz temat? 6 kielichów. Co czujecie do swojego partnera? 4 denary. Co Wasz partner czuje do Was? 2 denary. Jakie są Wasze zamiary w stosunku do partnera? Świat. Nie, sąd, przepraszam. Sąd ostateczny. Zamiary Waszego partnera w stosunku do Was. Słoneczko. Dobrze. Jak traktujecie swojego partnera? 8 denarów. Jak Wasz partner traktuje Was? As Mieczy. Co lub kto jest między Wami? Co Was łączy lub dzieli? Rycerz Denarów. I teraz tak, najbliższa przyszłość, 5 buław, połowa miesiąca, księżyc i koniec miesiąca, kapłanka. W tle czytania karta Głupca, nowego początku. Przypomnę Wam, kochani, jeszcze taką rzecz. Jest to czytanie ogólne. Ogólnie robię rozkład tak, że tu jest Wasza energia, tu jest energia Waszego partnera, ale jeżeli zdarzy się, że ta strona, te energie bardziej pasują do Waszej osoby, bardziej z Wami rezonują, po prostu zamieńcie sobie miejscami, tak? Wtedy Wy będziecie tutaj, tu będzie Wasz partner, no i dalej kolejność czytania też tutaj proszę sobie odwrócić, już będzie w normalnym toku, więc no, dopasujcie to do swojej sytuacji życiowej, bo mówię, nie znam Waszego życia, mogę przyciągnąć Was energetycznie, ale te energie mogą się mieszać, tak? Niekoniecznie Wy musicie być tutaj na tej pozycji, a Wasz partner. No dobrze. Co myślicie na temat swojego partnera? W głowie macie 5 denarów. Kartę braku, kartę samotności, kartę mówiącą o tym, że czujecie się nieszczęśliwi, boicie się, że tracicie tą osobę, jest brak zupełnie emocji, brak uczuć, odwzajemnionych oczywiście. Czujecie się samotni, czujecie się nieszczęśliwi, czujecie się w tej sytuacji niekomfortowo, czujecie się sami w związku, tak? Patrzycie z tęsknotą na partnera, ale czujecie się po prostu samotni, tak? No, niekomfortowo, najpewniej niekomfortowo, tak? Jest dookoła zamieszanie, zła atmosfera, jakoś oddalacie się od siebie, i jesteście troszeczkę tacy bezradni. Czujecie, że partner się od Was mocno oddala. I teraz tak, co czujecie do partnera? Macie tutaj 4 denary. Bardzo jesteście zamknięci na okazywanie i przyjmowanie uczuć. Jest jakaś bariera, jest jakaś blokada. Nie wiem, czym spowodowana. Zaraz dobierzemy karty, się dowiemy, ale jesteście na pewno bardzo zamknięci na wszelkie uczucia od partnera. Tak, bronicie dostępu do swojego serca. Jesteście sami dla siebie skarbem i nie chcecie się z nikim tym skarbem dzielić. Więc taka tutaj jest historia. I teraz tak, Wasze zamiary są dostateczne. Dla jednych będzie to rozmyślanie nad chęcią zaczęcia wszystkiego od początku, od nowa, tak? Jakoś inaczej niż dotychczas. Znowuż inni będą chcieli może powrotu do poprzedniego związku, do jakiejś poprzedniej miłości, poprzednich wspomnień, do jakiejś relacji, która satysfakcjonowała go emocjonalnie i uczuciowo. Z kolei jeszcze inne lwy mogą tutaj planować rozstanie zupełne takie, więc karta i powrotu, i odejścia, zaczęcia wszystkiego od nowa, w nowym kierunku życia, inaczej, lepiej. Start. To, co mówi karta tła, tak? Wszystko zaczynamy od nowa. Nowy start, nowe życie. Trochę może ryzykujemy, ale chcemy zmian. Dobrze. Teraz co myśli o Was Wasz partner? Wasz partner ma tutaj 6 kielichów, czyli chce się z Wami na pewno przyjaźnić. Jesteście dla niego bardzo cenną osobą jako przyjaciel. Traktuje Was jak bardzo dobrego, oddanego przyjaciela, ale nic więcej. On się może Wam zwierzyć, on może Wam powierzyć różne swoje tajemnice, chociaż niekoniecznie. Traktuje Was jak takiego dobrego kumpla, kumpelę, ale nie ma tu namiętności, nie ma tu uczuć. Jeszcze to nie jest takie, jak powinno być. To jest po prostu przyjaźń, no i po prostu jest do Was plecami odwrócony, tak? Zobaczcie, jaka to jest relacja w Waszych myślach. Wy jesteście do niego skierowani, wypatrujecie, tęsknicie, czekacie, tak? Zobaczcie na jego reakcję. Tak, jakbyście cały czas mieli nadzieję jeszcze, a on zupełnie w ogóle plecami do Was. Wspomina poprzedni związek. Gdzieś jest myślami z tym byłym bądź byłą, tak? Wspomina siebie, jak to fajnie było, kiedy byłam z poprzednim mężczyzną bądź kobietą. Byłam w poprzednim związku, czyli cały czas żyję tym poprzednim związkiem, tą poprzednią relacją i to by się zgadzało, ponieważ w sercu ma 2 denary, czyli on cały czas lawiruje, on cały czas nie jest zdecydowany. On jeszcze nie wyleczył się ze starej miłości, a już tutaj próbuje poczuć do Was coś, tak? No jest niby z Wami, ale to nie jest takie szczere, ponieważ cały czas w sercu nosi tą byłą osobę, tak? Tą, której to serce oddał, tą, którą kocha. To jest taki dualizm. 2 denarów to jest dwustronność. Nie wyleczył się ze starej miłości, tak? A już Was kocha na nowa. Może być tak, że kocha Was obie lub kocha Was obu, tak? Też może być taka sytuacja. No ale to jest takie balansowanie na cienkiej linii. Troszeczkę mi to przypomina tego głupca tutaj, który po prostu ryzykuje, tak? A nuż się uda na takiej zasadzie, a nuż mi wyjdzie. Takie po prostu niepoważne podejście do sprawy. Zobaczcie, tu mamy młodą osobę i tu mamy dzieci, niedojrzałe zupełnie życiowo, niedojrzałe zupełnie emocjonalnie. One nie wiedzą, jak się zachować w takiej sytuacji, tak? 2 osoby w sercu są, więc jeszcze się nie wyleczył z jakiejś tutaj relacji. Przepraszam, ale dziś sąsiadki tutaj gaworzy, może być go słychać. Trudno. Kochani, zamiary Waszego partnera. I tutaj mamy słońce. I tak naprawdę on w stosunku do Was, no niby jest w porządku, no ciepło się do Was być może odnosi, dobrze Was traktuje, no chce być tym przyjacielem, tak? Jest jakaś serdeczność, jest jakaś radość, jest jakieś takie dziecięce, przyjacielskie podejście do Was, tak? Ale nic więcej. Mimo że karta Słońca to jest karta sukcesu, karta miłości, karta gorącego uczucia, ale ja bym tego tutaj tak nie odbierała. On po prostu jest w stosunku do Was życzliwy, nie robi Wam w żaden sposób krzywdy. A to, że Was nie kocha, no to albo kocha Was, ale jeszcze ukrywa kogoś, tak? Jeszcze się nie wyleczył z poprzedniego związku. Dobrze. Jak traktuje Was Wasz partner? Jak Wy traktujecie partnera? Przepraszam. 8 denarów. Karta 8 denarów mówi nam o tym, że staracie się o tą relację, żeby było dobrze, tak? Pracujecie nad sobą, pracujecie nad tym związkiem i tak się nad tym koncentrujecie. Całą swoją siłę, energię wkładacie w to, żeby było dobrze, tak? Staracie się, no ale coś nie wychodzi, coś nie wychodzi. Być może za bardzo skupiacie się też na pracy takiej, no w dosłownym tego słowa znaczeniu, tak? Oddajecie się karierze, dorabianiu, firmie, zbieraniu majątku. Oj, dzidziuś, no garnki Ci mama dała do zabawy, no ciszej troszeczkę, mój Boże, no żeby w blokach tak niosło, no to jest coś strasznego. Przepraszam Was bardzo, trudno, no nie będę już, kochani, widzicie, to tak jest, że czasami chcę usiąść nagrać film, a po prostu takie sąsiedzi mi tu robią wałki, jak niewiercenie, to jakieś szczekanie psów, to po prostu dzieci małe dostają jako zabawkę garnki do zabawy, no i bawią się w perkusistów i to słychać jak słychać. No ale cóż, no sąsiadów się nie wybiera, no nie stać mnie na dom jednorodzinny. Ale dobra, wracajmy do czytania. Przepraszam Was za tą taką sugestię. Ale irytuje mnie to, że coś chcę dla Was zrobić. Czasami zadajecie mi pytania, czemu filmów długo nie ma, a po prostu ja nie mam warunków do tego, no i człowiek coś by chciał, a tutaj ludzie utrudniają życie. No trudno, tak bywa. Czyli karta pracy, tak? Karta koncentrowania się nad takim dopracowywaniem. Albo nad sobą, albo nad materią. Oddalacie się w kierunku pracy, tak? Więc tu już dopasujecie do swojej sytuacji. Teraz, jak traktuje Was Wasz partner? No i znowu karta Asa Mieczy. On, mnie się wydaje, że chciałby takiej szczerej rozmowy, porozmawiać, być może wyjaśnić Wam coś, być może powiedzieć jakąś prawdę, która niekoniecznie będzie jakaś dla Was miła i taka, no, lejąca miód na serce. Na pewno nie. Czasami jest to bolesne wyznanie, ale takie oczyszczające, że po prostu, no, sprawy postawione na ostrzu noża, klarownie, kawał na ławę powiedziane, co, jak chcemy żyć, jak się traktujemy, jak widzimy nasz związek, tak? Więc to może być taka naprawdę poważna rozmowa, kierowanie się faktami, obiektywne spojrzenie na niektóre sprawy. To może być też chęć odcięcia się, tak? Zakończenia związku, więc no tutaj też musicie Państwo do siebie to dopracować. Tym bardziej, że no, cały czas ten Wasz partner rozmyśla o tej przeszłości, tak? O tym byłym bądź byłej i nie wyleczył się jeszcze z tego. Kto lub co jest między Wami? I teraz tak, dla jednych lwów może być sytuacja, że po prostu łączą Was finanse. I to wcale nie małe, po prostu nie wiem, czy razem pracujecie, czy w jakiś sposób te finanse tutaj wpływają na to, że jakoś cementują ten Wasz związek. Z kolei dla innej grupy lwów może być to mężczyzna po 30 roku życia z Trygonu Ziemi, Byk, Panna bądź Koziorożec. Osoba, która po prostu no, pojawia się tutaj w Waszym życiu, ktoś trzeci i właśnie z powodu tej osoby jest tak między Wami jak jest. Nie wiem, czy to jest Wasz kochanek bądź kochanka, czy to Waszego partnera, no ktoś stoi pomiędzy Wami. Bardziej bym tutaj się skłaniała na to, że to Wasz partner tutaj jednak właśnie kogoś takiego, bo to może być mężczyzna, może być kobieta, to nie oznacza, że to rycerz, to musi być od razu mężczyzna. Ktoś z Trygonu Ziemi, Byk, Panna bądź Koziorożec. Jakaś taka osoba po 30 roku życia. I teraz tak, najbliższa przyszłość. Piątka buław. No albo będziecie walczyć o ten związek, czyli po prostu no bić się z tą konkurencją, tak? Próbować po prostu tego partnera dla siebie tutaj zwyciężyć, żeby zapomniał o tej byłej, jednak żeby został z Wami. To jest też karta mówiąca o takim konflikcie wewnętrznym. Przepraszam. O strasznym rozemocjonowaniu. Muszę się napić. O takim o takiej walce ze samym sobą, że tak naprawdę Wy się szarpiecie raz w jedną, raz w drugą stronę, że nie wiecie co robić. Tutaj nagle jakaś siła w Was się wzbiera, macie taką siłę wojownika że tak, zawalczę o niego, będę walczyć, nie poddam się. Z drugiej strony drugie myśli, drugie podpowiedzi, jak to czasami taki aniołek, diabołek przy głowie siedzi i ten podpowiada, tak? I sami nie wiemy, co zrobić, czy jednak odpuścić i dać sobie spokój i odejść, czy jednak nie, powalczyć o ten związek. Więc takie tutaj w najbliższym czasie myśli będą Was nachodzić, takie myśli nurtujące. No i połowa miesiąca znowu, kochani, powtórka. Mamy księżyc, że Wy strasznie się łudzicie jednak, że może uda się tego partnera dla siebie tutaj wywalczyć. Karta księżyca to jest karta iluzji, ale też doskonałej intuicji. Karta smutku, karta takiego patrzenia na wszystko w krzywym zwierciadle. Tak naprawdę nie widzimy tego takie, jak jest, tylko wyobrażamy sobie sami pogląd na to wszystko i troszeczkę to wszystko wykrzywiamy, przeobrażamy w inny sposób, niż faktycznie to ma miejsce. Karta księżyca, karta tajemnic, karta podejrzliwości, tak? Czyli już podejrzewacie o coś partnera, coś już Wam nie gra, że... Przeczuwacie, no Wasza intuicja podpowiada Wam, że ktoś może być trzeci, tak? Że jednak on nie jest Wam oddany, tylko komuś innemu to serce powierzył. No i co, koniec miesiąca, kobieta w ukryciu, tak? Kapłanka. Ktoś ma inną, bądź innego, to jest jakaś tajemnica i ktoś chce, żeby ta kobieta była ukryta, tak? Nie ujawnia jej, więc tutaj no... Albo odkryjecie tą kochankę, też tak może być, bądź kochanka, albo po prostu, no, dowiecie się o niej, ale no, w taki sposób, że nie będziecie tego partnera o tym informować, że Wy wiecie, tak? Jest ukryta kochanka, jest tajemnica, jest też mądrość, wiedza i intelekt, tak? Ale raczej mi tutaj wygląda przy tych trzech kartach, że po prostu jest konkurencja, jest ukryty ktoś trzeci, ktoś po prostu, który gdzieś tam w cieniu jest i Wasz partner po prostu żywi do niego uczucia, spotyka się z nim. Ta karta tła to może być też taka niedojrzałość emocjonalna, już się powtarzam, mówiłam to wcześniej, ale to może być ryzykowny początek. Pod spodem mamy znowu 2 kielichy. Czyli to może być właśnie związane z ukochaną osobą. Ja nie wiem, może dacie sobie szansę, może wyjaśnicie sobie wszystko, no może jeszcze będziecie chcieli do siebie wrócić. Boże, kochany, jak mnie denerwuje ta kamera, no ja nie wiem, co się z nią stało, tak ładnie mi zoomowała. Teraz jakieś rozmyte wszystko. Światło jest, wszystko jest, no widzicie, o, teraz jakoś złapałam. Dobrze. Och, mój Boże, kochany. No dobra, wyjaśniamy sobie trochę kart, może będziemy bliżej wiedzieć, o co tutaj chodzi. Najpierw tą piątkę denarów. Dlaczego Wy jesteście tacy smutni, tacy przybici i tacy samotni w tym wszystkim, tacy biedni po prostu w tych emocjach? No ale biedni jesteście, bo partner myśli o byłej, no albo o byłym, no to jest normalne. Dlaczego piątka denarów, kochani? Karta karmy, ale karta sądu, ponieważ jest odejście, tak? Związek karmiczny. Wy już w głowie macie tą przemianę. Wy chcecie po prostu zacząć wszystko od nowa, z nową kartą. To są jakieś nagłe, niespodziewane wydarzenia, ale z takim pozytywnym akcentem dla Was. Być może nagle wyjaśnią się jakieś sprawy. Właśnie odkryjecie tą kobietę, to, że ten Wasz partner jednak Was oszukiwał i że nie warto z nim po prostu być i zaczniecie po prostu życie od nowa, tak? 4 denary. Osiem buław. Czyli jakaś aktywność, jakieś tutaj szybkie wiadomości do Was dotrą, tak? Dlatego Wy się blokujecie na te uczucia. Być może o czymś właśnie szybko się dowiecie, jakaś plotka, jakiś list, e-mail przyjdzie, komunikacja ogólnie. Macie problem też z komunikacją. Być może dlatego ten Wasz partner chce tutaj rozmawiać, a Wy jesteście zblokowani na komunikację. Też może być taka sugestia. Sąd, koło fortuny, nagłe, szybkie zmiany. To, co przed chwilą mówiłam. Karta sądu mówi o takich niespodziewanych, nagłych zwrotach w Waszym wydarzeniu, ale na ku lepszemu, tak? I tu mamy koło fortuny, które to potwierdza. Ruszą jakieś sprawy do przodu, nowy cykl w Waszym życiu, zaczyna się coś nowego, i to szybko idzie, tak? Karta też szczęśliwa dla Was, więc mówię, jakieś pozytywne zmiany tutaj. Ósemka denarów. 5 kielichów. Czyli znowu smutek, rozczarowanie, ból emocjonalny, brak tych uczuć, tak? Jesteśmy po prostu nieszczęśliwi i być może albo pracujecie nad tym, staracie się jeszcze, albo uciekacie w pracę, w karierę, bo no, musicie się czymś zająć, tak? As mieczy. 6 denarów, równowaga w dawaniu i braniu, tak? Karta ofiarowywania czegoś, ale sprawiedliwie. No, wyzumujesz, nie wyzumujesz, co za kamera. O, teraz może, dobrze. Tak, widzicie? Równowaga w dawaniu i braniu, hojność taka, tak? W podarowywaniu czegoś. Więc tutaj może dojdzie do jakiejś równowagi właśnie. On chce porozmawiać, żeby wszystko wyjaśnić, żeby jakaś równowaga była. Ten rycerz monet, no to są Wasze jakieś stany depresyjne, tak? Czyli to może być ten kochanek bądź kochanka Waszego tutaj partnera, bądź Wasze, tak? No dopasujecie to do siebie, ale to po prostu Was tak męczy, to są jakieś wyrzuty sumienia, to są jakieś myśli depresyjne, no Wy się cały czas zastanawiacie, dlaczego? Dlaczego to tak jest? Dlaczego ta osoba stoi między Wami? 6 kielichów i 6 kielichów, czyli tu jest wyjaśnione pięknie, że po prostu rozmyślanie o przeszłości, o byłych przyjaciołach, byłych przyjaciółkach, byłych partnerach, tak? Czyli on ewidentnie nie myśli o Was, tylko o jakiejś starej miłości, którą jeszcze nosi w sercu. 2 denarów. 5 denarów. Czyli on w sercu dla Was nie ma nic. Czyli on kocha jeszcze tego poprzedniego partnera. Tutaj jest pustka, tu jest chłód. No i to słońce. To słońce to mi tak namieszało tutaj, że on się cieszy z tego, on jest tak pozytywnie nastawiony do całej tej sytuacji. Może po przyjacielsku chce się rozstać, tak, i królowa. Czyli chce zostać Waszym przyjacielem, nic więcej. Może jest dobrym przyjacielem, tak? A Wy liczyliście na coś więcej, a on chce zostać tylko przyjacielem. No i 5 buław. Ta walka Wasza. Czy ma sens? No trudna decyzja. Nie wiecie, co zrobić. Nie podejmujecie żadnej decyzji. Blokada zupełna. To samo, co w sercu, tak samo. Być może dowiedzieliście się o tym romansie. Jesteście po prostu, kochane lwy, tak zblokowani, tak nieszczęśliwi, że po prostu, no... Nie wiecie, którą stronę ruszyć. Księżyc. Pustelnik. Tak. Czyli Wy się łudzicie, że będzie dobrze. Jednak wychodzi jakaś prawda na jaw. I jest ten smutek, jest Wasza samotność. Tak? Wy w samotności musicie coś przemyśleć, przeanalizować. Dotrzeć do jakiejś prawdy. Tak? W samotności. Jest ta samotność, jest nocne płakanie do poduszki, jest przeżywanie tego bardzo. Jest rozczarowanie, tak? I ta podejrzliwość właśnie partnera, tak? Sami podejrzewacie partnera, że coś jest nie tak, że ma romans. No i niestety ten romans wychodzi. Wychodzi ta kapłanka, która jest księżycem. Czyli jedno wyjaśnia drugie. Czyli ukryta tajemnica, tak? Księżyc to jest tajemnica. To, o co podejrzewaliśmy partnera, czyli księżyc, podejrzewamy partnera o kapłankę, czyli te Wasze księżyce wcześniejsze, to wszystko, tarot co pięknie wyjaśnia, no to jest taki język spójny, to wszystko tak wychodzi jedno z drugiego. No niestety, podejrzewaliście partnera i te Wasze podejrzenia się sprawdzają i jest kochanka, jest ukryta kobieta, którą kocha, którą coś do niej czuje, dlatego w stosunku do Was jest taki chłód, taka obojętność, ale ja nie rozumiem, dlaczego on w tym wszystkim mimo wszystko chce zostać Waszym przyjacielem. Być może chce się rozstać na stopie takiej pojednawczej. Chce, żeby to rozstanie było godne. Nie jakieś tam darcie kotów, awantury, wyzwiska i po prostu pranie swoich brudów na zewnątrz, wyrzucanie tego wszystkiego, wyciąganie. Tylko po prostu, no, żebyście się godnie, z szacunkiem rozstali i zostali przyjaciółmi. No tak tutaj to widzę, kochani. Dobrze, więcej nie będziemy dopowiadać, bo jeszcze nam się druga niestworzona historia tutaj tworzy. Proszę jeszcze o wsparcie anielskie dla naszych lwów. Uwolnij byłego partnera. Ta wskazówka chyba do waszego partnera jest, albo no nie wiem. Być może tu jest wasza energia, a tu jest energia waszego partnera, tak? I to może wy myślicie o tym byłym. No już, kochane, wy dopasujecie do siebie, tak? Taka jest rada anioła. Uwolnij byłego partnera. Nadszedł czas, by oczyścić twoją energię. Już czytamy, co to znaczy. Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ twoje życie uczuciowe poprawi się, jak tylko emocjonalnie i energetycznie uwolnisz twojego byłego kochanka. Korzyści płynące z tego czynu nie ograniczą się wyłącznie do większego szczęścia, uczucia wolności, ale również pozwolą przyciągnąć nowego partnera, który w innym wypadku wyczułby obecność dawnej miłości w twojej aurze. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No moi kochani, no nie może być tak, że no kochamy jeszcze inną osobę, cały czas ją wspominamy, próbujemy nawet tego nowego partnera jakoś tak przekształcić wizualnie, żeby nam przypominał tą byłą miłość, tak? Na przykład no panowie każą się kobietom farbować na ulubiony kolor włosów, dane ciuchy nosić, jakieś właśnie takie zabiegi, a to odchudzające, a to jakieś wymyślne, inne, które nosił właśnie lub zachowywał się ich były partner. To samo w stosunku do pań, tak? Panie też chcą, żeby mężczyzna zaczął zmieniać styl ubierania, czy nosił jakieś gadżety, zapuszczał brodę czy wąsy, więc moi drodzy, jeżeli nie wyrzucicie obrazu swojego byłego partnera, z którym nie macie szans już być, no to nie możecie budować nowej relacji, bo to będzie nieszczere, to będzie głupie po prostu. I bez sensu, bo nie dość, że będziecie siebie oszukiwać, to jeszcze będziecie krzywdzić drugą osobę. No to jest po prostu nie fair, tak? Albo jak tak kochacie byłego, no to wróćcie do niego, jeżeli on w ogóle chce z wami być, a jeżeli nie, no to zapomnijcie, zamknijcie ten rozdział w swoim życiu raz na zawsze i zacznijcie od nowa. No nie widzę tu innego rozwiązania. Oszukiwać siebie, jeszcze krzywdzić niewinną osobę, która darzy nas uczuciem, tak? Bo ten partner darzy nas uczuciem. Mówię teraz tu w odwrotną stronę, jakbyście tutaj byli w waszej energii, a tu jest ten wasz partner, który czeka, nie wie, co się dzieje, a wy tutaj rozkminiacie sobie byłego, tak? Oj, jak on był wspaniały, oj, jak go kocham. No ale nie ma już tego byłego. Jest nowe życie, no to dostosujcie się do nowej historii. Zamknijcie stary rozdział swojego życia, bo nie możecie zacząć czegoś nowego, jak nie pozamykaliście starych spraw. Dobra, dalej. Moment, w którym podejmiesz decyzję o uwolnieniu przeszłości, będzie jednocześnie chwilą, w której uda ci się to uczynić. Przypomina to nieco obieranie kolejnych warstw cebuli. Zdaje mi się, Szrek przypomina. Zatem kontynuuj uwalnianie swojego byłego partnera, niezależnie od tego, czy będziesz jednocześnie przy tym odczuwać stare, dobrze znane uczucia. Może się okazać, że równocześnie będziesz przyciągał osoby przypominające jego bądź ją. No właśnie. Zgodnie z symboliką ilustracji przedstawionej na tej karcie, możesz zapragnąć ceremonialnie spalić list od partnera, by uwolnić się od energii dawnego związku i w ten sposób symbolicznie oczyścić się ze starych uczuć. Możesz także poprosić romantyczne anioły, by wspomogły twojego dawnego partnera również w jego oczyszczaniu. No właśnie, kochani, jeżeli była jakaś bliska więź między tymi byłymi partnerami i może być tak, że wy o nim myślicie, bądź wasz partner myśli o byłym i ten były myśli o waszym partnerze, no to niestety jest ta więź. I dopóki tego energetycznie nie rozotniecie, nie uwolnicie, no to cały czas będzie gdzieś to wisiało, cały czas będzie gdzieś to wracało i będzie psuło energetycznie nowy związek, więc to absolutnie nie można budować czegoś nowego na czymś starym, bo to było tych dwóch osób życie, a nie was teraz nowych, tak? No nie można po prostu budować swojego związku na wspomnieniach, na jakimś szczęściu innych osób, no nie da się. Trzeba poszukać swojego szczęścia. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Mimo wszystko życzę wam wspaniałego miesiąca kwietnia. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, na pewno nie dla wszystkich, no ludzie, przecież nie mamy wszyscy takiego samego życia, prawda? I zazwyczaj trafiam energetycznie do tych związków, które naprawdę mają jakieś problemy czy rozterki. Pamiętajcie, jeżeli w waszym małżeństwie czy związku wszystko układa się dobrze, wspaniale, to tarot nie przyciągnie waszej uwagi, ponieważ nie ma wam nic do powiedzenia. Zazwyczaj przyciąga się energetycznie takie związki, które jednak mają tutaj jakieś trudności, mają jakieś problemy, mają jakieś dylematy i karty chcą podpowiedzieć, jak z tego tutaj ambarasu wyjść, tak? Więc to nie jest tak, że to czytanie będzie dla wszystkich. Nie, nie, nie. Bo ci, co są szczęśliwi w związku, to na pewno nie jest dla nich czytanie, bo jeżeli jesteś szczęśliwy, to nie masz problemów, czyli nie ma Ci tarot nic do powiedzenia. Dobrze, koniec tutaj marudzenia. Jeszcze raz życzę wspaniałego miesiąca. Sprawdźcie swój znak ascendentalny, może tam będą jeszcze jakieś informacje. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. A teraz zapraszam single. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy, wszystkie samotne lwy zwane singlami. To czytanie dla Was. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego sprawdźcie sobie swój znak ascendentalny. Jest to czytanie na miesiąc kwiecień bieżącego roku odnośnie miłości. Karty, jak wiecie, mam już potasowane, teraz je tylko przełożę i już patrzymy, co tam ciekawego się wydarzy. Pierwsza karta będzie mówiła nam o przeszłości, o źródle Waszego problemu. Co się takiego wydarzyło, że jesteście obecnie w stanie wolnym? Rycerz Dynas. Druga karta. Teraźniejszość, obecna sytuacja z takim przeciągnięciem do 3 miesięcy. Wstecz albo w przód, tak? Czyli ta aktualna energia. 3 głowy. Okej. Trzecia karta mówi nam o przyszłości. Co się w najbliższej przyszłości wydarzy? 4 miecze. Czwarta karta to Wasze myśli, Wasze odczucia. Co na ten temat uważacie? 3 denary. Rozwlekły te karty, przepraszam Was bardzo. O. 5. karta, rada od tarota. Czego unikać, co być może można by było zrobić lepiej. Paść kielichów. I karta 6, przeszkody. Jakieś osoby, sytuacje, które przeszkadzają Wam w poznaniu nowego partnera. To jest 6 buław. I wynik, jak się miesiąc zakończy. Pustelnik. W tle czytania mamy kartę 4 buław. Pierwsza karta, czyli Wasza przeszłość. Co jest źródłem problemu? Dlaczego jesteście osobami samotnymi? Wydaje mi się, kochane lwiątka, że do przeszłości odszedł jakiś mężczyzna bądź kobieta z Trygonu Ziemi, Byk, Panna bądź Koziorożec. 30-35 lat. Byliście w takim związku, no i niestety coś się stało, żeście się rozstali i teraz jesteście osobą samotną, tak? Mężczyzna dobrze zarabiający, być może chłodny i taki oschły w okazywaniu uczuć, ale dobry, jeżeli chodzi o zapewnienie swojej rodzinie takiego bezpieczeństwa finansowego, tak? Bardzo ostrożny, bardzo taki cierpliwy, nieczęsto bądź nawet często pracoholik, tak? Skupiający się po prostu na materii, na finansach, na pomnażaniu swojego dobytku. Więc ktoś taki mógł tutaj w Waszej przeszłości być. No i niestety teraz jest nowy etap w Waszym życiu. Było rozstanie, jesteście samotni, być może szukacie kogoś nowego. Druga karta mówi o teraźniejszości, tak? Czyli to są dobre widoki na przyszłość. 3 buławy jest to karta mówiąca o tym, że staracie się, że chcecie jednak dążyć do tego, żeby być z kimś. Wybraliście już drogę, którą chcecie podążać, jesteście na coś zdecydowani, nie chcecie być sami, jak najbardziej chcecie z kimś dzielić swoje życie. Trzy buławy jest to planowanie, tak? Poszukiwanie partnera, dobra droga, droga z takimi pozytywnymi rokowaniami na przyszłość, tak? Oczekujemy na sukces, poszukujemy tego swojego jedynego, wymarzonego partnera, więc będziecie aktywni, kochani, w tych poszukiwaniach jak najbardziej, no i cały czas działacie. I teraz tak, co będzie w przyszłości? Trójeczka. Cztery miecze mówią, że no, do 3 miesięcy będzie odpoczynek, że na razie będziecie sami, nikt nowy się nie pojawi. 4 miecze jest to takie dochodzenie do siebie, regeneracja być może po byłym takim nieudanym związku, tak? Musicie zebrać na nowo energię, odbudować swoje siły, zdobyć znowu zaufanie, chcecie troszeczkę pobyć sami, na razie obserwujecie, być może przeglądacie jakieś oferty matrymonialne na internecie, być może gdzieś tak z ukrycia przyglądacie się niedyskretnie bądź dyskretnie jakimś swoim znajomym z pracy, czy przyjaciołom, czy ogólnie całemu takiemu środowisku, w którym się obracacie. Na razie będzie spokój, tak? Na razie jeszcze leczcie rany po byłym związku, nie chcecie się zbytnio angażować, dajecie sobie czas na takie doprowadzenie całej swojej osoby do równowagi psychicznej, do równowagi fizycznej, do nabrania takiej świeżości, werwy i mocy, całej energii, żeby wejść w nowy związek, tak? Dobrze. I co Wy o tym wszystkim myślicie? Macie tutaj 3 denary, czyli bardzo poważnie i konkretnie podchodzicie do tej sprawy. Chcecie, tak jak powiedziałam, jeżeli nabierzecie tych sił, to chcecie całą swoją energię znowu poświęcić w poszukiwanie tej drugiej połówki. Będziecie się na tym skupiać, koncentrować, będziecie chcieli dokładnie wszystko zaplanować, przeanalizować, żeby już teraz nie było jakichś takich dziwnych sytuacji, więc na pewno szczegółowo, dobitnie i bardzo konkretnie zabierzecie się do tego swojego obranego tutaj celu w poszukiwaniu swojej drugiej połowy. Karta 5. Co Tarot Wam radzi, kochane lwy? Mamy tutaj pazia kielichów. Tak, pazia kielichów. Żebyście dali sobie szansę na nową przyjaźń, na nową miłość, żebyście się otworzyli na ludzi, żebyście zaczęli spełniać swoje marzenia, swoje życzenia, żebyście się dobrze czuli w towarzystwie osób, z którymi będziecie się spotykać. Paź kielichów mówi też o kreatywności, o takim troszeczkę rozemocjonowaniu, tak? O wrażliwości, właśnie kierowaniu się uczuciami, emocjami, kierowanie się też intuicją, więc tutaj no, piękna karta, bądźcie po prostu otwarci, romantyczni i dajcie się pokochać, tak? Bądźcie w tym takim romantycznym nastroju, z takimi pozytywnymi emocjami, dajcie szansę na nowe uczucie, idźcie w to po prostu. Dobrze. Co na to mówi nam 6. karta, czyli jakie są przeszkody, co Wam przeszkadza, czy jakieś osoby, jakieś wydarzenia. Mamy tutaj kartę 6 buław. Ogólnie 6 buław mówi o takim uznaniu, o sukcesie, o pomocy osób trzecich, tak? Że nam gratulują, że nas tutaj, no, że tak powiem, próbują być może coś zaangażować, tak? Więc to może być przeszkodą. Nie dajcie się tutaj wkręcić w jakieś spadki, w jakieś takie zapoznania się poprzez znajomych, takie wciskanie na siłę jakiejś znajomości. Tak mi się wydaje, żebyście tutaj uważali na to, że to może być przeszkodą. Takie znajomości wciskane na siłę, tak? Żebyście po prostu, żeby nie wymuszano nic na Was. Wy musicie sami wiedzieć, sami musicie chcieć, a nie żeby były jakieś aranżowane spotkania, w których Wy później czujecie się niezręcznie, tak? Więc tu może być taka nadgorliwość Waszego otoczenia, być może przyjaciół, być może rodziny, żeby na siłę gdzieś Was tam zeswatać, gdzieś Was z kimś poznać, żebyście się zrelaksowali. Więc tutaj uważajcie na to. To może być jedynie przeszkodą, że właśnie ta pomoc tych osób trzecich może być zbyt taka nachalna, tak? No to tutaj się brońcie przed tym. No i 7. karta mówi o o wyniku, czyli jesteście w karcie pustelnika, czyli no niestety do 3 miesięcy może się ten stan tutaj tej samotności Waszej przedłużyć. Oczywiście nie dla wszystkich, to jest czytanie ogólne, bierzcie pod uwagę to. I no będziecie sami, tak? Będziecie rozmyślać, będziecie wszystko dobrze analizować. Pustelnik jest to karta zodiakalnej Panny, więc jeżeli ktoś będzie tutaj mógł się pojawić na horyzoncie, to może ktoś taki, ale Wy będziecie ostrożni. Wy musicie się porządnie namyśleć, zastanowić, troszeczkę trzymać swoje plany w sekrecie, więc właśnie nie afiszujcie się tak tym, że o, słuchajcie, wszem i wobec, ja Wam mówię, szukam partnera. Nie, bo wtedy to otoczenie Was po prostu stłamsi, no będą Was po prostu na siłę wydawać za mąż, tak? Będą Was swatać, więc nie dajcie tutaj się wrobić w takie coś. Troszeczkę miejcie język za zębami, nie chwalcie się na lewo i prawo. No będzie ta samotność, tak? Ale to są Wasze doświadczenia życiowe. Wy po prostu coś już przeżyliście i nie chcecie drugi raz wchodzić do tej samej rzeki, nie chcecie powtarzać tych samych błędów, dlatego troszeczkę się odizolujecie, wycofacie ze środowiska, być może nawet będziecie tacy aspołeczni, być może troszeczkę zachowywać się jak odludki, ale Wy po prostu musicie dojść do tej równowagi, tak? Wy musicie uleczyć się po tym starym związku, po tym tutaj być może Pannie, Byku bądź Koziorożcu, tak? Po kimś, kto od Was odszedł, albo Wy odeszliście, po prostu zakończyliście związek i teraz czas leczy rany, musicie się uzdrowić, nabrać energii na nowo, przemyśleć dogłębnie sprawy, czego tak naprawdę chcecie, mimo że już jakiś plan w głowie macie, że już poszukujecie, tak, staracie się, ale to nie jest teraz na hura, nie na gwałt, nie na już, nie na zasadzie, że muszę mieć obojętnie z kim, ale muszę być, nie. To musi być wyważone, to musi być przemyślane, to może być spokojne. No i co? W tle czytania macie 4 buławy, pod spodem 5 dynarów, czyli po prostu na razie samotność taka w domu. Być może, nie wiem, niektórzy z Was jeszcze mieszkają z rodzicami albo z dziećmi, tak, więc no po prostu będziecie większość czasu na razie spędzać w zaciszu ogniska domowego, tak? Wasz dom będzie takim mocnym, stałym azylem, gdzie po prostu będziecie się czuli bezpiecznie. Niewykluczone, że właśnie w domu przy komputerze będziecie poszukiwać i z bezpiecznej odległości obserwować tych nowych kandydatów, ewentualnie na jakieś przyszłe znajomości czy spotkania. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Teraz sobie zobaczymy jeszcze wsparcie anielskie, co anioły mówią na ten miesiąc. Finanse i kariera. W tej chwili kwestie finansowe wpływają na Twoje życie uczuciowe. Tak sobie myślę, że może tu nie chodzi też o osobę, co wpłynęło na tą właśnie Waszą sytuację. Może to być to, że oddaliście się pracy, karierze i na razie po prostu nie myśleliście o drugiej połówce, nie myśleliście o tym, żeby się z kimś wiązać, tak? Tylko po prostu dorabialiście się, tak? Praca, kariera były ważniejsze, robienie pieniędzy niż zapoznanie się z kimś. To taka, taka tutaj odpowiedź na tą kartę odnośnie tych aniołów, które mówią finanse i kariera, tak? Ale zaraz doczytamy. Miłość i pieniądze były ze sobą związane od niepamiętnych czasów i ta karta jest uosobieniem tej ciągłej korelacji. Romantyczne anioły pragną uwolnić Cię od presji związanej z finansami bądź karierą zawodową, byś mógł w większym stopniu cieszyć się każdym aspektem życia, włączając w to sferę miłosną. Podczas gdy będziesz pracować nad źródłem satysfakcji, która otworzy Twoje serce, musisz ją zrównoważyć innymi aspektami związanymi z miłością, takimi jak frywolność i śmiech. Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ możesz otrzymać wiele korzyści wynikających z takiego pozytywnego podejścia do życia. Poproś anioły, by polepszyły Ci nastrój, poziom energii, stan finansów i kariery oraz by oddziaływały na każdą kwestię, która jest konieczna do osiągnięcia spokoju. No widzicie, kochani, więc tak jak powiedziałam, dla jednych może być tu pożegnanie jakiejś osoby z Trygonu Ziemi, a dla innych po prostu wreszcie zaczniecie patrzeć też na inne sprawy, nie tylko pieniądze, nie tylko sława, kariera i dorabianie się, ale też inne aspekty życia są ważne, prawda? Spotykanie się z ludźmi, planowanie wspólnej przyszłości, planowanie budowania domu i rodziny. Dobrze, moi kochani, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie do każdego będzie pasowało, dlatego zachęcam, sprawdźcie swój znak ascendentalny, link do strony macie w opisie filmu. I cóż, może tam będą jakieś dodatkowe informacje, które pasują do Waszej sytuacji życiowej, a tymczasem życzę Wam wspaniałego miesiąca, udanego, szczęśliwego, miłosnego i cóż, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach.